Nie, 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 dobra, nie, nie. Jeden drut, trzy splotowy, tak. Tamte są 4,80. Też 90 cm ziemi. Na początku jest krótki słupek, potem parę drzewek, dopiero mam kotwę i dół. Witam, nazywam się Patryk Chwytowski. Znajdujemy się w miejscowości Cieląt, w firmie Axis, w której zajmujemy się produkcją słupów strunobetonowych. Firmę założyliśmy w 2011 roku. Od tamtej pory produkujemy oto te słupki. Pomysł powstania tej firmy powstał tylko dlatego, że mamy własne gospodarstwo. Problemy, które posiadaliśmy w rusztowaniach naszych na żelbetowych słupach, skłoniły nas do szukania innych rozwiązań w naszym gospodarstwie, ponieważ owoce, które były na czubkach, niestety ulegały pęknięciu czubki, łamały się, rusztowanie kładło się podczas dużych, że tak powiem, plonów. I szukaliśmy właśnie rozwiązania, żeby tego uniknąć. Uwagę powinni sadownicy zwrócić na klasę betonu, wytrzymałości, jak i również drut, kruszywo, generalnie na cały skład, który jest w danym słupku. Zdarzyło się parę takich sytuacji, że inne firmy konkurencyjne, nie tylko z kraju, ale i spoza, potrafiły robić wspaniałe promocje, które niekoniecznie dla klientów wychodziły dobrze, ponieważ w słupkach strunobetonowych powinniśmy stosować drut trzysplotowy, który, że tak powiem, jest odpowiedni do tych wytrzymałości, a niektóre firmy po prostu, idąc w mniejsze koszta, zastosowały słupek dwusplotowy, który my wykorzystujemy tylko do słupków ogrodzeniowych, a nie do słupków konstrukcyjnych. Tak, jeśli chcemy założyć, że tak powiem, standardowy sad, najlepszym słupkiem, który, że tak powiem, jest, stosujemy słupek 3,80, idealny do górnej części podtrzymania drzewka. Czyli dzięki tej wysokości, która już jest, czyli około tam 2,90, jak mamy słupek, czubek nie powinien się już złamać. Standardowym słupkiem pod siatkę gradową, który wykorzystujemy, powinien być to słupek 5-metrowy. Tak powiem, każdy opryskiwacz już powinien przejść pod tym oto pod siatką gradową. Nie powinno być jak większych problemów. Jesteśmy w stadzie, w którym zastosowaliśmy słupki 4,80 pod siatki gradowe, a na początku rządku zastosowaliśmy słupki 3,70. Jest kotwa do słupka dziewiątki końcowego. Mamy trzy drzewka i dopiero mamy słupek ostatni. Osłoniliśmy troszeczkę kotwę, przez co na przykład mamy tutaj duże, wysokie drzewa przy drodze, gdzie zdarzały się sytuacje, że gałęzie lub całe drzewa powalały się na ten sad. I przez to musieliśmy tylko na przykład wymienić pierwszy słupek, który jest bardzo łatwy do wstawienia, no bo nawet świdrem czy czymkolwiek możemy go ustawić. Ale konstrukcji pod siatkę gradową mieliśmy nietkniętą, ani kotwy nie mieliśmy tkniętej, po prostu tylko słupek i drzewka były do wymiany, więc szybka technika wymiany. Wiadomo, jak to jest, w nocy pryskanie, zabiegi, zmęczenie, można dziś się przysnąć lub zagapić. To nawet jak ciągnikiem czy opryskiwaczem lub inną maszyną zahaczymy ten ostatni słupek, to jednak jego wymiana to jest naprawdę krótki czas, bo tylko mamy słupek, doprowadzić z powrotem drut do tego złączka jest chwila roboty, a teraz wymienić, gdybyśmy wyciągnęli kotwę, wykręcić, wkręcić nową i z powrotem słupek dziewiątkę konstrukcyjny, który trzyma cały rządek, musielibyśmy wymieniać, to już jest większy jednak problem. Nie chcę tam negować drewnianych słupków, ale słyszałem od klientów, którzy ze słupków drewnianych przechodzą na słupki strunobetonowe, że największym problemem jest styk między ziemią a powietrzem. Tam, w tym miejscu, słupek po prostu potrafi podgnić, no i niestety konstrukcja się kładzie. W naszej ofercie możecie znaleźć słupki w rozmiarze 7x7,5 cm, 8x8,5 cm i 9x9,5 cm. Słupki 7 i tak zwane 8 wykorzystujemy jakby w środku rzędów, a 9 stosujemy na krańcowych słupkach. W naszej firmie również badamy wytrzymałość naszych słupków od wielu lat. Porównywaliśmy, że tak powiem, z różnymi firmami i z innymi produktami. Staramy się, żeby w 100% jakość była pewna. Próbowaliśmy wyprodukować produkt innowacyjny. Doszliśmy do produkcji słupka z otworem środkowym. Wytrzymałość mamy ze słupka 8, wagę ze słupka 7, dzięki na przykład wysyłce na zagranicę lub nawet gdzieś w kraju, w dalszej odległości mamy
Więcej słupków możemy załadować na dany samochód, przez co jest lżejszy o tej samej wytrzymałości, ale o przekroju jednak tym większy. Gwarantujemy, że słupki powinny wytrzymać 30 lat, czyli około 2 nasadzenia na pewno. W tym momencie już produkujemy na Polskę i na Europę i poza. Głównie teraz wyszliśmy troszeczkę na rynek jakby wschodni. W razie jakichkolwiek pytań, jeśli ktoś chciałby się tam poradzić lub cokolwiek, zapraszam oczywiście do kontaktu i postaram się jak najlepiej dobrać słupek do potrzeb klienta.